Cześć wszyscy, witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. Doszłem już do tego miejsca, więc jest w miarę dobrze, tylko z tą różnicą, że muszę się pozbyć najpierw tej czarownicy, która z jakiegoś powodu nagle zaczęła tracić mniej. Nie wiem, czy to przez to, że nie noszę tego pierścienia tegoż. No, on jeszcze bardziej zwiększa niż ten. Co to niby zmniejsza wagę, ale tak czy siak. Więc 141. Ja byłem święcie przekonany, że zadaje się więcej tym. O, teraz. Bo nie trafiałem w głowę. No się zdarza, się zdarza. Dobra, pierścień tego. Muszę znaleźć ciała tych zasrańców. Przede wszystkim. Czekaj, a może w sumie to nie byłaby głupia opcja wykorzystać jeszcze kuszę do tego, żeby uruchomić ten tutaj przełącznik. Ten skubaniec sobie siedzi z boku, nie? Muszę znaleźć ich ciała, muszę znaleźć ich ciała, muszę znaleźć ich ciała. No, pięknie. Niezła próba, ale nie. Kurde, za chwilę dojdę do samego końca tej planszy, a nie znajdę ich ciał. O, jeszcze jakiś, kurde. No, duch na plecach, jakiś błazen do zestawu. Któremu bagatela nic nie odbieram. To kuty syn. Dzięki za leczenie? Nie, zniszczył mi pierścień! Co za menda! Jeszcze rusza się ty... Uff! Nienawidzę takich typów. Dobra. Musi być jakiś sposób, bym mógł... Tu są kloty, są te... Cholera jasna. Przeklęte duchy. Ale na szczęście nie potrafią się wspinać. Dobra, muszę teraz przeanalizować. Tam jest ognisko, to jest najlepsze. A nie, dobra, to nie było ognisko. Byłem święcie przekonany, że to jest ognisko, ale nie. Wiedźma, jej przydupas. Trzy duchy. I każde ciało jest we w tym. Więc w sumie tu jest chyba najlepiej ten wejść. Zmasakrować każde jedno ciało. A potem dopiero bawić się we w ten. Zapomniałem, że mam ten. Na szczęście są. Au, 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 au. Jeszcze jeden. Fuck off! No ale przynajmniej teraz już wiem, wiecie, może
gdzie znaleźć ich ciała, żeby ich wszystkich zmasakrować potem. A ja tak zrobię. Dobra, jesteśmy w tym sanktuarium smoków i teraz pytanie moje brzmi... Jak teraz pójdzie z tymi... O, z tymi cwaniakami? No chodź, chodź. A, tak ty się bawisz. Au. Więc albo... Albo jako duchy biegają do mnie, albo używają kurz. Bo tak. Ciekawe, czy tu przyjdzie. Idzie, Alec. Naprawdę? Jest tak trochę nie fair, że oni mogą sobie tak wokół tych kolcy tak przechodzić, bo chcą, a... Ja muszę, kurde... Na każdym ich... Dobra, dokończę, że muszę na mój każdy mój kro... A nie, dobra. Jednak tracą życie trochę. No trzeba było zostać przy mieczach. Bitch. Dobra, przydałoby się... dowiedzieć... Na początku to... No i oczywiście utracone połączenie. Nie wiadomo czemu? Nie wiadomo. Bo z jakiegoś głupiego powodu nagle zaczyna wariować. Ewidentnie dostaje szajby takiej... No, jakby mu... No nie wiem... Klepki się popaprały i... Tyle. To albo mogę iść do tutaj. Tutaj części schodów nie ma. Jest jeden z tych. Ładnie wywinął salto. Tutaj pewnie dojdę do tego piromanty. No, raczej ta. Ale najpierw jeszcze zerknę do pomieszczenia, gdzie były wszystkie te trupy. Czyli ich ciała. No, tutaj na dole jeszcze jest segment. Bo widać pochodnie. Tutaj nie wiem, co mam zrobić, żeby te kolce opuścić. Może jest tu jakiś dodatkowy przycisk, który odblokuje, znajdując go gdzieś tam we w jakimś tym. No, to muszę na pewno jakoś naokoło znaleźć. Tutaj była ona i jeden z tych, nie? No. Nie mogę niestety naznaczyć jej. Ale musiałbym najpierw się zająć. No, wyszło jak chciałem, teoretycznie. What the hell? No solo, to wy tacy nie jesteście twardzi. Kurde, zapominam zawsze, że jak jest biały dym, to znaczy, że jest ta pułapka z kuszą i trzeba podnieść tarczę. Ale tylko po talizmany. Smoczy amulet. Kurde. Czekaj. Czy to nie jest? Tak, to jest. Tu jest dół, żeby zrobić ten...
Aha, czyli to jest skrót. No dobra. Skróty przyjmuję z otwartymi ramionami. Zawsze się przydadzą. Dobra, tutaj jest te trio, nie? Jeden z nich to czarodziej, czy któryś używa po prostu strzał mroku. Tarcz! Uch. Chociaż plus, że nie trafił. Kurde! Gardło mi się coś. Coś mi nie w gardle zalega. A to nie jest fajne. Niestety muszę trzy uderzenia wykorzystać na nich. Tego jest szkoda. Wykorzystałeś mi całą staminę, barachło. Kurde, liczyłem na to, że się dam radę go złapać o ten, ale nie. Nogawice. Nogawice, rękawice. Co tu jest? Hełm rycerza sanktuarium. Klucz wiecznego sanktuarium. Czyli to jest chyba przy samych drzwi, u góry przy te drzwi, co by śpiew było słychać. To tam można było wykorzystać ten klucz. A już jak już jestem ten, to sprawdźmy. Bo tak czy siak na razie się nie cofam aż tak masakrycznie daleko. Berem. A, u góry jest jeszcze ten jeden. A nie, bo tutaj nie mogę. Bo tu są schody zawalone. Ale wtopa. Dopiero przy tym, jak się cofnę do tego, do ogniska, to wtedy będę mógł zobaczyć to. No, żal, żal. Żal, delikatny żal zrobiłem. Zastanawiam się tylko. Tam jest przycisk. To jest. Dobra myśl. Tylko czy dam radę? Hell yeah! Teraz będzie jeszcze mniej. Muszę zmienić perspektywę. Tak. I będę się teraz tak bawił, kurde, we FT. Z perspektywami. O. RFR. Nie. Wyżej. Za wysoko. No chyba jednak to nie wyjdzie. Tak chciałem. Ale chciałem dobrze, przynajmniej chociaż. Nie, no muszę zrobić to z jakiejś wyższej perspektywy, tak czy siak. Tylko czy ja coś z góry w ogóle będę widział? To jest pytanie. Mogę wejść na kolce i pójść do tej tamtej skrzyni, no ale. Ha, no nie widać. No, kurde, nie widać.
Jest problem. Jedyne co mogę teraz zrobić, to iść do tego piromanty, żeby mi skopał dupsko albo żeby go załatwić. Prawdopodobnie to pierwsze. Bo NPC-ty tutaj w tych DLC to są po prostu no masakra. Kurde, widzisz, że trafiasz, ale mechanizm nie działa. No diabli by to strzelili. No cóż. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Nie widzę się właśnie wtedy, więc na razie cześć.